Zmiany parkingowe wprowadzone 1 grudnia w Katowicach poważnie utrudniły życie domowemu hospicjum świętego Franciszka, które ma pod opieką 200 osób w stanie terminalnym. 4 samochodami pracownicy hospicjum jeżdżą do podopiecznych i od kilku dni za każdym razem muszą płacić za postój. Dla hospicjum to duży wydatek. Pracownicy placówki wierzą, że miasto przychylnie spojrzy na ich prośbę i zmieni zasady dotyczące tego typu placówek. Magda Sincewicz. Przedstawiciele hospicjum przekonują, że na etapie składania uwag do projektu uchwały parkingowej wnioskowali do Urzędu Miasta o zastosowanie wobec placówki zerowej stawki za parkowanie. Chcemy przychylności, chcemy, żeby po prostu miasto zdawało sobie sprawę, ile tak naprawdę robimy. My działamy dla dobra publicznego od 37 lat, pomagamy chorym umierającym, tak? Osobom, które po prostu potrzebują naszej pomocy natychmiastowej. Chcielibyśmy po prostu takim rozwiązaniem, które wydaje nam się po prostu logiczne, to są karty, które mogłyby wydać na przykład Miejski Zarząd Ulicy i mostów, przydzielone właśnie do tych samochodów oznakowanych, dzięki którym po prostu wiadomo byłoby, że to jesteśmy my i taka kartka mogłaby być przydzielona do numeru rejestracji. Wydaje się to proste, logiczne i odciążające. Do tej pory pracownicy posiadający karty dla niepełnosprawnych mogli stawać za darmo w strefie płatnego parkowania w dowolnym miejscu. Teraz nie jest to już możliwe. Bezpłatnie mogą zaparkować wyłącznie na oznaczonych niebieskich kopertach. Te jednak nie są wyznaczone na każdej ulicy, nie zawsze są wolne, a tu odległość ma duże znaczenie. Dźwigamy ciężary i też nasze kręgosłupy w pewnym momencie powiedzą dość. Ciężar tych toreb to jest też spory. Więc każdy krok też by powiedziała, że się liczy, prawda? Więc jeżeli jest miejsce do zaparkowania, to jest dla nas bardzo ważne. Jak twierdzą urzędnicy, miejsc dla niepełnosprawnych w poszerzonej strefie płatnego parkowania nie brakuje. Jest ich w Katowicach około 350. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze podobne rozwiązania funkcjonują w innych miastach w Polsce, a po drugie, że to co wprowadziliśmy 1 grudnia to jest pewien pakiet początkowy. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy się przyglądać temu jak to działa w praktyce, będziemy weryfikować przez te pierwsze tygodnie jak sytuacja się ma i w zależności od tego podejmować jeszcze pewne korekty. Jak te korekty powinny wyglądać, podpowiadają niektórzy radni, przedstawiając konkretne rozwiązania. Zwróciłem się do pana prezydenta o to, żeby dokonać drobnych zmian, jeżeli chodzi o naszą uchwałę, dotyczących tego, aby przyznać panu prezydentowi możliwość przekazania czy ustanowienia formy darmowej karty parkingowej, która byłaby przydzielana na wniosek, ale oczywiście po odpowiedniej weryfikacji już przez czy to pana prezydenta, czy odpowiednie służby. Odpowiedź prezydenta powinna być znana za kilkanaście dni.